Już jesteśmy z Janem Kantakiem z Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. No to ruszamy. Nie boi się pan ze mną jechać? Nie, tak jak wspomniałem, kobiety świetnymi kierowcami są, także... To prawda. Właśnie rozmawialiśmy przed programem, że podziwiam nie tylko tyle, że pani będzie prowadziła samochód, rozmawiała na tematy poważne, ale też przede wszystkim to pani ustala trasę i trzeba ją wybrać w tak odpowiedni sposób, aby rozmowa się nie przedłużyła, jeszcze ale też, żeby nie była za krótka. No, wie pan, nie wpaść w korek, dojechać do kolejnego gościa, no ale dobra. Do rzeczy, bo wie pan, tak sobie a? Miło gadamy, a tu nie chodzi o to, ja żeby zawsze tak wolę miło porozmawiać. No ja wiem. No ale niezbyt miłe rzeczy dla Polski się dzieją. Krajowa Rada Sądownictwa usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, a wy właściwie mówicie, Polacy, nic się nie stało. No bo w zasadzie, tak jest, pani redaktor. To nie jest instytucja jakaś niezwykle istotna. To nie jest w ogóle instytucja. Zacznijmy od tego, to jest stowarzyszenie. No ale to po co? Stowarzyszenie, które zrzesza instytucji. Niektóre państwa, ale nie będąc w tej sieci rad sądownictwa, dołączamy do państw takich jak Niemcy, jak Luksemburg, jak Cypr, jak Estonia, jak Czechy, jak Austria. To poważne państwa, które nie są w tym stowarzyszeniu, więc naprawdę ja rozumiem taką otoczkę i cały czas próby doszukiwania się, że coś niewiarygodnie ważnego się dzieje, ale akurat ta kwestia... jest 20 państw, no to nie ta kwestia naprawdę jest według mnie bez znaczenia. Ale nie myśli pan, bo na przykład sędzia Żurek, były szef Krajowej Rady Sądownictwa, powiedział... Rzecznik. Były rzecznik, przepraszam. Tak, tak. Przepraszam, przejęzyczenie. Powiedział, że to nie jest tak, że to pozostanie jakoś bez wpływu na zwykłego Kowalskiego, bo w świat po prostu pójdzie informacja, że wyroki polskich sądów są po prostu trefne, one nie będą uznawane przez europejskie sądy, Polacy będą mieli kłopoty też przed sądami unijnymi. Nie ma takiego zagrożenia. W sensie ja tego A skąd pan nie wie? Widzę, bo... Żadne fakty o tym nie świadczą, no żeby ktoś się miał przejmować wyrokami polskich sądów, bo wbrew temu, co opozycja i część środowiska sędziowskiego próbuje wmawiać polskiemu społeczeństwu, w kwestii niezależności, niezawisłości sędziów, w kwestii tych ustaw, które zostały przyjęte, nic się nie zmieniło. No, sędziowie są niezależni i niezawiśli. Jeśli dostają spojrzymy... dyscyplinarki i zsyłkę mają. Panie redaktor, no pamiętajmy, sędziowie w Polsce mają immunitet, który bardzo mocno ich ugruntowuje w pozycji niezawisłości, niezależności, jest stan spoczynku. Jest bardzo wiele rozwiązań, które gwarantują bezstronność sędziom. Jeśli zobaczymy, że we Francji i Niemczech na przykład nie ma w ogóle immunitetów i sędziowie mogą być pociągani do odpowiedzialności karnej jak przeciętny Kowalski. Ja swoją drogą jestem zwolennikiem, żeby tak było i w stosunku do polityków, i w stosunku do sędziów, prokuratorów, aby tego typu rozwiązania, które w mojej ocenie są już przestarzałe, że tak powiem, pokazuje, że u nas sędziowie są dużo wyżej i bardziej chronieni niż w innych państwach europejskich. A Izba Dyscyplinarna, no odpowiedzialność dyscyplinarna istniała, istnieje i będzie istniała, bo sędziowie nie mogą być grupą, która jest wyjęta spoza prawa. A 1 000 000 euro dziennie kary za to, że ta Izba Dyscyplinarna wciąż nie została zawieszona, no to też się nic nie dzieje? No, panie redaktor, to jest oczywiście próba wywierania bezprawnych wpływów, ingerencji na polskie prawodawstwo w zakresie, które nie dotyczy Unii Europejskiej. Unia Europejska nie ma uprawnień, aby modelować, meblować systemy sądownictwa w Unii Europejskiej. No dobrze, nie ma takiej podstawy traktatowej. I właśnie na tym polega paradoks, że Unia Europejska mówiąca o praworządności sama tę praworządność łamie, ponieważ praworządność polega na działaniu w granicach i na podstawie prawa. A Unia Europejska nie ma podstawy prawnej, aby mówić, jak powinien wyglądać system sądowniczy w Polsce. Ale mówi, bo jak proszę zwrócić uwagę, że nie, w Unii Europejskiej te systemy są bardzo zróżnicowane. Nie ma jednego przyjętego modelu, który by mówił, ma być taka Krajowa Rada Sądownictwa składająca się z takich członków, ma w taki sposób być dokonywany wybór. Ale przecież nie mówi, jak to ma wyglądać, tylko wskazuje na to, że w tej chwili nie wygląda odpowiednio do norm, które po prostu przyjmuje się w traktatach. Na tym właśnie polega zakłamanie, że rozwiązanie dotyczące Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa
które jest konstytucyjne, bo konstytucja nie mówi, w jaki sposób sędziowie mają być wybierani do Krajowej Rady Sądownictwa, została jakby skopiowana, może nie powinienem tego mówić, ale została skopiowana z systemu hiszpańskiego. Dokładnie ten sam sposób jest dokonania wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa w Hiszpanii, jak i w Polsce. I na tym właśnie polega ta polityka podwójnych standardów w Unii Europejskiej. Jest w 100% dokładnie tak samo? Bo, jest w 95% tak samo. No właśnie, w Hiszpanii jednak stowarzyszenia sędziowskie mają większy wpływ na opiniowanie. Tak samo jest zresztą w Niemczech. Jest, że jednak bierze się pod uwagę opinię, chociaż niekoniecznie trzeba, ale tradycja jest taka, że ale jednak tradycja, się... Ale to mówimy o rozwiązaniach prawnych. My przyjęliśmy bardzo dobre rozwiązania związane z tym, że parlament większością kwalifikowaną, czyli niezwykłą większością, wybiera sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa na kadencję, której nie można skrócić, konstytucyjną kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, i to gwarantuje sędziom, członkom Krajowej Rady Sądownictwa przymiot niezależności i niezawisłości. I nie ma to wpływu jakiegokolwiek na pracę orzeczniczą sędziów w Polsce. No tak, no ale na przykład w Hiszpanii są takie kryteria, że sędziowie wybrani do władz sędziowskich muszą mieć co najmniej 25 lat stażu. I poza tym wybierają obie izby, a nie tylko Sejm. Ale pani redaktor, u nas jest przyjęte... I muszą być sędziami Sądu Najwyższego. Nie muszą być sędziami Sądu Najwyższego. U nas jest przyjęte rozwiązanie bardzo demokratyczne i takie otwarte, że jak sędzia zbierze odpowiednią liczbę podpisów innych sędziów, to też pokazuje, że to musi być poparcie środowiska sędziowskiego, bo jeśli ktoś nie uzyska odpowiedniej liczby podpisów... jakichkolwiek sędziów, a nie takich, którzy są reprezentowani przez stowarzyszenia sędziowskie. Ale sędziów. I to jest właśnie pokazuje, że każdy, kto ma odpowiednią liczbę poparcia, liczbę podpisów pod swoją kandydaturę, może ubiegać się o bycie wybranym do Krajowej Rady Sądownictwa. My zdiagnozowaliśmy problem. W poprzednich latach, jak funkcjonowała Krajowa Rada Sądownictwa, mimo że sądy rejonowe, czyli te podstawowe sądy, zajmują się około 90% spraw Polaków, była niedoreprezentowana grupa. Na przestrzeni wielu, wielu lat była taka kasta, i o tym mówił profesor Rzepliński i ci krytycy, którzy teraz bardzo mocno atakują zmiany, których dokonaliśmy, oni na to samo zwracali uwagę, że Krajowa Rada Sądownictwa była źle pojętym związkiem zawodowym, która chroniła tą wierchuszkę. Jeśli weźmiemy pod uwagę składy Krajowej Rady Sądownictwa w poprzednim kształcie, na podstawie poprzednich ustaw, to zawsze byli tam sędziowie z tych najwyższych sądów, czyli sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uwaga, tutaj po lewej stronie, przepraszam, że się będę wtrącał. Ale ja chodzi o to, żeby uniknąć kolizji. Wiem, dobrze, że pan jest czujny, ale to przecież ja mam pierwszeństwo. Natomiast jeszcze chciał się wciąć na mój pas. No widzi pani, może nie lubi Onetu. Nie można nie lubić Onetu, szczególnie w Światowym Dniu Internetu. Tak, dzisiaj? A dzisiaj, no. Znaczy życzenia później. Dobra. Dobrze, to w takim razie wracając do tego, dlaczego ani niemieckie, ani hiszpańskie stowarzyszenia sędziów i prokuratorów, ani izby adwokackie nie zgłaszają zastrzeżeń, a u nas prawie wszystkie stowarzyszenia zgłaszają. Ale zastrzeżeń do sposobu funkcjonowania. Obecnego. A to dlatego, że w Niemczech nie dokonuje się zmian, jest status quo i wszyscy są zadowoleni. A w Polsce, po pierwsze, były bardzo krytyczne głosy na temat poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa. To, co mówiłem, przywoływałem wypowiedź profesora Rzepińskiego, ale też kolegium sądów okręgowych zwracało się do ówczesnej władzy, czyli Platformy Obywatelskiej, aby złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo sędziowie sądów okręgowych uznawali właśnie poprzedni sposób wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa jako niekonstytucyjny. No a teraz, przez to, że jakby trochę te układy w sądownictwie zostały przecięte i wprowadziliśmy dopływ świeżego powietrza w zakresie właśnie wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa, do tego, w jaki sposób sędziowie są wybierani, to budzi to opór. Panie redaktor, najlepszym, ale wie pan co, ale to proszę mi powiedzieć. Najlepszym przykładem, dlaczego społeczeństwo niemieckie uważa, że sądy w Niemczech, pan przywoływał przykład, zresztą zaraz też dojdziemy do tego, co chce zaskarżyć Zbigniew Ziobro, pana szef,
dlaczego społeczeństwo niemieckie twierdzi w 76%, że sądy i prokuratury w Niemczech są niezależne i niezawisłe, a u nas tylko 29%. Ale u nas, panie redaktorze, jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to ponad 70% Polaków było niezadowolonych z wymiaru sprawiedliwości. To... Ale to wy mieliście problem to zmienić, został, problem co? Został nie zmieniliście. No, przez sytuację polityczną, przez całe zawirowanie. Oczywiście ta reforma została wstrzymana, ale wszystkie informacje, które są przed nami, wskazują na to, że uda się przeprowadzić tę reformę wymiaru sprawiedliwości. Ale przecież Prawo i Sprawiedliwość, czyli partia, która rządzi dzisiaj, sama nazwa wskazuje, że te kwestie związane właśnie z wymiarem sprawiedliwości są niezwykle istotne i tego typu rozwiązania, które przyjmowaliśmy i które chcemy przyjmować, znajdują się w programie Prawa i Sprawiedliwości. I proszę zwrócić uwagę, że gdyby jeszcze była taka sytuacja, że jesteśmy po pierwszych wyborach, które wygrało PiS i chce wprowadzać te zmiany i ktoś krytykuje, mówi, że nie macie poparcia społecznego do tego typu zmian, to jeszcze byłbym skłonny w to uwierzyć i stwierdzić, no może rzeczywiście nie mamy tej legitymacji, żeby przeprowadzać takie gruntowne zmiany. Ale my te zmiany chcieliśmy wprowadzać w pierwszej kadencji, częściowo je wprowadziliśmy i później w wyborach w 2019 roku otrzymaliśmy olbrzymi mandat zaufania, po części też związany z dokonaniem reformy wymiaru sprawiedliwości. I na tym według mnie cała sytuacja jest bardzo taka nie fair, mówiąc potocznie, w stosunku do Polski, polskiego rządu, że mając legitymację demokratyczną do przeprowadzania zmian w zakresie m.in. wymiaru sprawiedliwości, próbuje się tę legitymację poprzez ingerencję Unii Europejskiej odebrać. No nie wiem, bo was się nie lubi, czy co? Oczywiście, to weźmy pod uwagę, że Unia Europejska to jest ciało polityczne, w której politycy decydują o kierunkach jeśli weźmie pani pod uwagę, że szefem Europejskiej Partii Ludowej, czyli partii, która ma zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim, jest Donald Tusk, no to myślę, że już więcej nie trzeba mówić. A, i to on zemsty namówił wszystkich. Ale ja tego nie powiedziałem, panie redaktor. To już pani jakby interpretuje w ten sposób to, co powiedziałem. Chodzi o to, że... Ale tak że po ludzku. Ale... Unia Europejska to jest instytucja polityczna i nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji do obecnie rządzących w Parlamencie Europejskim. Jest i był. Jeszcze przed wyborami w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość było członkiem Europejskiej Partii Konserwatywnej Reformatorów, EKR-u, która jest w opozycji do obecnych władz Unii Europejskiej. I w ten sposób, tak samo jak Viktor Orban jeszcze niedawno był, co prawda, w Europejskiej Partii Ludowej, ale politykę, którą prowadzimy, konserwatywną, prawicową, ona nie znajduje jakby uznania i poparcia Unii Europejskiej, ale no, może nie należy się tym przejmować. Dzisiejszego świata. A to już to kolejny pani jakby... Ale też mam prawo, nie? Pani prawo, oczywiście, każdy ma prawo, na tym polega piękno demokracji. Ale panie pośle, chciałabym zapytać, czy panu tak po prostu nie jest tak głupio jako przedstawicielowi władzy, że my wszyscy ten 1 000 000 euro będziemy musieli zapłacić. No, my wszyscy, bo to nie są wasze pieniądze partyjne, tylko pieniądze nasze. Nie będziemy musieli płacić. Uważam, że nie powinniśmy. A jeżeli zostanie nam to odjęte od pieniędzy, które nam się należą na Krajowy Plan Odbudowy? To my możemy odjąć składkę, która jest naprawdę wielomiliardowa składka Polski. No to wpłacana na rzecz Unii Europejskiej. Naprawdę nie ma sensu straszyć tym polexitem. Zdaje się, że to w tym samochodzie właśnie podczas audycji waszej stacji czy z portalu internetowym Jacek Żakowski mówi, że to straszenie polexitem to w ogóle jest bez sensu, bo nie ma na horyzoncie żadnych powodów, żeby twierdzić, że taki polexit miałby, do takiego polexitu miałoby dojść. Żadna partia w polskim parlamencie nie jest za tym, aby Polska opuściła Unię Europejską. To, że nam się wiele rzeczy nie podoba i chcemy reformować Unię Europejską, to nie oznacza, że chcemy ją opuszczać, bo jest wiele zalet bycia we wspólnocie europejskiej, tylko kwestia w chwili obecnej jest do rozstrzygnięcia i to jest niezwykle istotny moment, czy Unia Europejska ma być super państwem, które będzie państwem europejskim i sprowadzi, zmarginalizuje rolę państw suwerennych, no, państw członkowskich. Czy naszym superpaństwem i wie pan doskonale, będzie, jak to się skończyło. Czy będzie Unia Europejska suwerennych państw? No. Marzę o tym, żeby Unia Europejska była taka, jakie było jej założenie. Ale teraz nie jest?
no teraz widzimy tendencje, które już są dostrzegalne od wielu lat, że Unia Europejska próbuje wychodzić poza traktaty i rozszerzać swoje kompetencje. To ale jest jak wychodzić poza traktaty? W którym momencie TSUE wyszło na przykład poza traktat nicejski albo lizboński? No, choćby w kwestii wymiaru sprawiedliwości. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej czy traktat o Unii Europejskiej nie daje kompetencji Unii Europejskiej w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Tam, gdzie jest zagrożone prawo obywatela do obrony i tam, gdzie jest zagrożona niezależność sędziów czy prokuratorów, ale daje w jaki prawo. Sposób jest zagrożone prawo obywatela do wymiaru sprawiedliwości? No nie ma. Nie ma takiego zagrożenia, bo jak wspomniałem, w kwestii niezależności i niezawisłości sędziów nic się nie zmieniło. No dobra, cały opór środowiska... Morawiec, sprawa prokuratorów, no to właśnie proszę zwrócić uwagę, że Izba Dyscyplinarna... za to, że chcą wszcząć śledztwo w sprawie wyborów kopertowych. No. Przykład akurat pani sędzi Morawiec jest nietrafiony, bo właśnie ta Izba Dyscyplinarna, którą Unia Europejska podważa, nie uchyliła immunitetu z pani sędzi Morawiec, więc to pokazuje jakby, właśnie zadaje kłam twierdzeniom, że Izba Dyscyplinarna to jest izba, na którą chciał, ma... Żeby tak się stało. No i widzi pani, minister Ziobro chciał, a Izba Dyscyplinarna tego nie zrobiła. Czy nie ma lepszego przykładu właśnie bezstronności i niezależności tej Izby, że minister Ziobro, którego posądza się o to, że o wszystkim decyduje w wymiarze sprawiedliwości, chciał uchylenia immunitetu, a Izba Dyscyplinarna nie uchyliła tego immunitetu. Cały konflikt, pani redaktor, polega dokładnie na tym, z czym mieliśmy do czynienia w latach 2005-2007 w związku z otwarciem zawodów prawniczych adwokata, radcy prawnego, notariusza i tych wszystkich innych zawodów prawniczych. Wtedy minister Ziobro razem ze świętej pamięci Przemysławem Gosiewskim przyjęli ustawę, która otworzyła zawód prawniczy. I kwestia Krajowej Rady Sądownictwa, wprowadziliśmy instytucję asesora, dokonuje właśnie tego samego w zawodzie sędziów. I to budzi sprzeciw, ponieważ przerywa to sieć zależności, która do tej pory decydowała o tym, kto może być sędzią, a kto nie. My wprowadzamy bardzo obiektywne kryteria związane z tym, kto może być sędzią. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, tam odbywa się aplikacja. Po zakończeniu aplikacji jest państwowy egzamin i państwowy egzamin decyduje o tym, wynik tego egzaminu decyduje o tym, czy ktoś trafi do dobrego sądu, czy do gorszego, i czy w ogóle będzie sędzią. Więc to są naprawdę rozwiązania prodemokratyczne i prospołeczne. A czy Solidarna Polska podniesie rękę za ustawą Stop LGBT Kai Godek? Wczoraj było bardzo burzliwe i bardzo nieprzyjemnie. Nie miałem okazji wczoraj, bo miałem inne obowiązki poselskie, ale nie miałem okazji śledzić tej debaty. Ale ustawę chyba pan zna, czy nie? Tej debaty. Znaczy, znam założenia i co podobają się panu? Jeśli chodzi o moje zdanie, ja jestem za wolnością. Wolnością związaną też z możliwością prezentowania własnych poglądów na manifestacjach. Tak jak nie podoba mi się próba zablokowania Marszu Niepodległości, tak samo nie chciałbym, żeby ktokolwiek blokował jakiekolwiek inne manifestacje. No, jesteśmy demokratycznym państwem i nie głosowałbym za ustawą, która ma czegokolwiek zakazywać w prezentowaniu poglądów. Jeśli dochodzi do jakichś przestępstw związanych na przykład z obrażaniem uczuć religijnych i bluźnierstwami, no to oczywiście tego typu odpowiedzialność powinna być... Przepisy, oczywiście, prawda? I o tym właśnie mówię, że wtedy są środki karne i możliwości wyciągania konsekwencji, ale nie powinno się zakazywać tak z góry po prostu na prezentowanie czyichś poglądów. To ja się z taką ustawą nie zgadzam. Czyli pan tej ustawy, pan za nią nie zagłosuje, ani nawet za skierowaniem jej do dalszych prac. Dzisiaj a to jest coś innego, panie dyrektor, bo mówimy o kwestii rozpatrzenia projektu ustawy, która jest projektem społecznym, pod którym musiała się podpisać określona liczba polskich obywateli. Z szacunku dla takiej inicjatywy, chęci ludzi, aby polski parlament się nad danym tematem pochylił, to uważam, czyli że parlament powinien się pochylić już z szacunku, ale niekoniecznie... Ale za samą ustawą i założeniami Solidarna Polska, jeżeli w takim kształcie ja tu to się nie wypowiadam, pani redaktor, w imieniu Solidarnej Polski, ponieważ nie rozmawialiśmy na temat tej ustawy, nie mieliśmy jeszcze spotkania przed tym posiedzeniem, więc proszę nie oczekiwać, że będę tutaj deklarował w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów, ale za siebie można. A to...
bardzo dobrze, cieszę się. Ale wracając jeszcze do tego, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie, to marszałek Czarzasty powiedział, że nie słyszał bardziej obrzydliwego wystąpienia z mównicy. Pan wie, co powiedział poseł Kasprzak, porównując LGBT do NSDAP, że LGBT idzie teraz po władzę dokładnie tak samo, jak NSDAP szło w 1939 roku. Nie znam tej wypowiedzi, także trudno. Serio? Trudno mi komentować. No, ale tak powiedział. Tak jak mówię wczoraj. To niech pan teraz skomentuje. Trudno komentować wypowiedź, która może być oderwana jakby od całości, od argumentacji. Ale oczywiście tego typu porównania nie powinny się znajdywać i nie powinny być formułowane. Oczywiście ja nie zgadzam się bardzo często ze środowiskami, o których jest mowa. Ale agendą, w czym pan się na przykład nie zgadza? Z agendą polityczną i z sposobem wyrazu swoich poglądów są zdecydowanie przesadzone. Ale uważa pan, że nie wiem, tak marsz równości na przykład to jest ideologizowanie młodzieży? No wie pani, no jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się działo na wielu marszach, to estetyka, która całkowicie nie odpowiada mojemu poczuciu dobrego smaku, ale... Ale przecież tu nie chodzi o dobry smak. No ale to widziała pani, jak dochodziło do bluźnierstw, do obrażania uczuć katolików. Także uważa tego pan, typu sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca. Osoby LGBT poprzez nazywanie ich ideologią nie są obrażane? Ale pani redaktor, to jest spór, który już od dawna się właśnie toczy. Czy pani się ze mną nie zgodzi, a ja uważam tak jak wiele osób, że to nie jest znaczy, coś że mamy takiego o tym jak nie mówić. Ideologia LGBT i to jest bezsprzeczne. Ale słyszał pan kiedyś, żeby pod wpływem na przykład Marszu Równości osoba heteroseksualna stała się homoseksualna, albo na przykład dziecko w szkole, słysząc o tym, że są mniejszości seksualne, postanowiło zostać homo. Ale pani przecież to się nie dzieje. Ale to nie oznacza, że nie ma czegoś takiego jak ideologia. Ale to na czym ona polega? Że co? Ideologia na, to jest... na całej subkulturze... Uwaga. Pan jednak boi ze mnie. Nie, to nie, że spają. Ja mam taki odruch, że zawsze nogą macham, żeby ale mam to na hamulec tak nacisnąć. Jest cała tożsamość związana z ideologią LGBT. Co ta ideologia ma na celu? Bo ideologia jednak zawsze ma jakiś cel, tak? Co ona ma sprawić, żebyśmy co? No, w mojej ocenie między innymi na przykład walkę z Kościołem. To jest bardzo widoczne, że celem tej ideologii jest dechrystianizacja, że tak powiem, Polski, zmiany kulturowe, generalnie rzecz biorąc, przeformatowanie społeczeństwa i ta ideologia jest ideologią związaną z lewicowymi poglądami. No trudno, żeby oczekiwać od polityków prawicowych, żeby popierali tego typu działalność. A wie pan, ilu młodych ludzi... A jeśli chodzi o równość, no to pani redaktor, no przecież w Polsce jest równość. Każdy ma te same prawa, kodeksy, ustawy nie różnicują w żaden sposób sytuacji mówi, położenia osoby... prawnego osoby, która jest homoseksualna czy jest heteroseksualna. Dlaczego minister Czarnek mówi, to jest że one nie obojętne powinny z punktu mieć... widzenia prawnego. Dobrze, ale z punktu widzenia obyczajowego i społecznego wypowiedzi ministra Czarnka o tym, że osoby LGBT nie powinny mieć żadnych praw, nie jest obojętne. Bo wie pan, ile młodych ludzi... Nigdy minister Czarnek nie powiedział, że osoby LGBT nie mają żadnych praw. Nie, bo powiedział, że to są po prostu dewianci. Znam Przemysława... Powiedział, jakie prawa dla nich. Znam Przemysława Czarnka. Powiedział w publicznej telewizji. Wbrew temu, co próbuje się ciągle przypisywać panu ministrowi, jest niezwykle tolerancyjną osobą. I proponuję, żeby go pani kiedyś zaprosiła na rozmowę i poznała go od tej drugiej strony, prawdziwej strony, a nie tej gęby, którą próbuje mu się przypisać. Wie pan, ale myśli pan, że my nie próbujemy zaprosić ministra Czarnka? Tego nie wiem. Ale ja panu mówię, bo mi tak trochę nie wierzy. Nie wierzy mi pan, że ten poseł Kasprzak przyrównał do NSDAP ruch LGBT? Ale to na pewno poseł Kasprzak, bo poseł Kasprzak jest z PSL-u. Nie no, poseł ten, który argumentował wniosek o to, żeby nie ustawa... Nie kojarzę poseł Kasprzaka z Prawa i Sprawiedliwości. Nie twierdzę, że takiego na pewno nie ma, ale poseł Kasprzak to nie jest polskim... poseł, to nie jest poseł, tylko właśnie ten przedstawiciel strony społecznej. Przepraszam. No to jest duża różnica. No ale to co? Takie słowa mogą w takim razie paść? Z naszej rozmowy wynikało, że tego typu
bardzo mocne sformułowanie wypowiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości. Nie, ja nie powiedziałam, że polityk Prawa i Sprawiedliwości. Że ja powiedziałam, że one padły z mównicy, ale tak, powiedziałam poseł, przepraszam. Nic nie szkodzi. Znowu się dzisiaj przejęzyczyłam. Ale wie pan, piątek, odpocznę potem. Tak, i ładna pogoda się zapowiada. Już jest. A ja dalej panią zapraszam do swojego biura w Lublinie, bo... A już pan raz, tam raz w programie się? Powiedziała pani, że nie, moje ale biuro potem nie funkcjonuje. Ale potem mi pan przysłał zdjęcia. Ja że pana poprosiłam, żeby pan ze środka przysłał, to już pan nie przysłał. A to myślę jutro, bo będę w biurze. Dobra. No to kilka miesięcy minęło od tego czasu, nie? To no prawda. To już pan zdążył się pierwszy raz miałem okazję się z panią przejechać samochodem, tak? W rzeczywistości, a nie wirtualnie. Mhm. No jak było? Super. No to zapraszamy częściej w takim razie. Dobry samochód, jeszcze lepszy kierowca, także... Bardzo przyjemnie. Bardzo dziękuję. Boże, naprawdę nie spodziewałam się takich komplementów ze strony posła Solidarnej Polski, ale to bardzo, bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do panu życzę.